W dzisiejszym odcinku przed wami challenge, który będzie polegał na tym, że możemy używać tylko i wyłącznie miecza świetlnego. Challenge nie będzie prosty i będziemy potrzebowali właśnie waszej pomocy, bo jedna łapa w górę pod tym odcinkiem to jeden miecz znaleziony, także zostawiajcie koniecznie łapy. Oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i pamiętajcie o kodzie Evela w sklepie. Okej, widzowie, jak możecie zobaczyć, dzisiaj zamieniłem się w Luka, a Zakrzak zamienił się w spawacza. Żartuję, to nie wiem, że to nie jest spawacz, nie musicie tam już w komentarzu pisać, że to... Kto to jest Zakrzak w ogóle? Co ty masz za skina, gościu? To jest księżniczka Leia. Jak ty możesz nie znać księżniczki Lei? No, ja naprawdę nie wiem. Moim zdaniem to nie wygląda jak księżniczka, a jak żona spawacza albo żona jakiegoś złomiarza. Tak to mi trochę przypomina właśnie. Właśnie taki ma... to jest twoja korona w takim razie, czy co to jest? To jest jakiś strój tam pewnie z jakiegoś filmu czy z misji, jak była na jakiejś pustyni czy coś. No, taka sytuacja. Ja ogółem ubrałem sobie skina, który ma pelerynę, dlatego że dzisiaj prawdopodobnie wszyscy do nas będą strzelać, więc zawsze to jest coś dodatkowego, a my nie będziemy mogli do nikogo strzelać, bo możemy używać tylko i wyłącznie mieczy. Wiecie, widzowie, nie można ocenić książki po okładce. Na zewnątrz strój taki sobie, a w środku księżniczka. Więc widzowie, co robimy? Lecimy tam na statek, ponieważ tam prawdopodobnie w tamtym lewym dolnym rogu, by to wyglądało dokładnie tutaj, będziemy mieli po prostu miecze od razu. Zielony, niebieski, czerwony i właśnie nie wiem, czy jest fioletowy. Ja jeszcze go nie spotkałem. Także my, widzowie, lecimy na miejscówkę i przechodzimy do gry. Myślisz, że tam od razu będą miecze? Bo ja się boję, że możemy spotkać tych NPC-tów, co nas zastrzelą. Ja proponuję to tak zrobić, żeby oni nas nie zauważyli i po prostu otwórzmy skrzynkę. Otwórz, bo jesteś pierwszy. Ej, no mam miecze, panie kapitanie. Dwa nawet. I to dwa różne. Dobra, to ja też otwieram tutaj skrzynię i... Ej, mam tak, mam tutaj wyrwę, mam miecz, mam wszystko. Oczywiście to musimy wyrzucić, więc tego nie możemy używać. Ale mam jeszcze tego, wyrwę. Czy ty też dostałeś? Ej, czemu my o tym nie wiedzieliśmy na poprzednim odcinku? Dobra, ja proponuję teraz zrobić w ten sposób, że chodźmy po prostu kogoś zaatakować. W sensie, przynajmniej postarajmy się i będziemy później uciekać prawdopodobnie. W sensie, no, postarajmy się podejść i kogoś tutaj przytrolujemy. Podejdziemy, wiecie, na kucaka, coś takiego. W razie czego rzucimy im Junk Rifta na głowę. To jest bardzo dobry pomysł, słuchaj. Strzelajmy się na mieście. Chcemy ich podejść, póki jeszcze, wiesz, nie są uleczeni, nie mają za dobrych broni. Chyba tak trzeba zrobić. Tak trzeba zrobić, tylko w razie czego musimy mieć jakiś pomysł na to, żeby po prostu uciec. Nie mamy żadnego jumpada. Chodź na kucaka, żeby oni też nie widzieli kroków. To jest mega ważne. Zobaczcie, jak my fajnie wyglądamy w ogóle z tymi mieczami. Wygląda to naprawdę, jakbyśmy trochę grali w inną grę. Trochę byśmy się oderwali od świata Fortnite'a. Ale ogółem te miecze są mega ładnie zrobione. Mi się tak podobają. Serio mówię. Jest tutaj, jest. Chodź po cichutku. Gorzej jak nas ktoś zauważy. On będzie chciał tą skrzynkę mityczną otworzyć pewnie. Możemy pod nią się skampić jakoś. Patrz, bo tu jest ulepszona. Ej, jest. Trzymam. Uciekaj, Zakrzak, uciekaj. Lepiej, bo będziemy mieli przypał. Ja nie mam w ogóle nic. Zawijam Rafała, tylko nie mam matsów i nie miałem czym budować. Dobra, nic się nie stało, widzowie. Ja będę miał teraz misję odrodzenia Zakrzaka. I w ogóle z tego, co widzę, to tutaj mam jakichś ziomków jeszcze. Patrzcie się, tutaj są ziomki, więc musimy na to uważać. Wygląda na to, że to oni też do mnie strzelali i dlatego tak szybko zginąłem. Ja tutaj mówię trochę o innych ziomkach, weźmiemy te miecze. Ej, czy oni mnie nie atakują? Dobra, oni mnie nie atakują. No i elegancko, czyli weźmy sobie tutaj, będziemy wiedzieli, kto gdzie jest. Moim zadaniem teraz jest zabrać kartę, to będzie mega ważne. Odradzamy się teraz i pomysł jest taki, zbieramy full matsów, bierzemy sobie później tego, Rifta. Ja przechodzę sobie teraz tutaj na tą miejscówkę. Z tego, co widzę, to widzę splasze. Nie są mi raczej potrzebne trzy miecze, więc po prostu ten jeden... O, Zakrzak zabrał. Trzymaj tutaj miecz, proszę bardzo. To ja będę miał niebieski, a ty zielony. Tutaj gdzieś powinny być beczki, także możemy się nimi uleczyć, ale no nie możemy zbierać matsów tym. Aha, no tak, ja tym biję, przez co ja robię, troluję. Rzucę splasze może szybko. Okej, ja mam kolejne cztery, więc nie musimy się o nich zmartwić. I swoją drogą musimy jeszcze zebrać trochę matsów. No właśnie sytuacja jest taka, że widzę kłódkę, więc powinien być nieotwarty safe. Dobra, ja czekam na otwarcie. Oczywiście nic tam nie będzie... A, no, nic tam nie będziemy mogli wziąć, no nie? W sensie będziemy mogli się tylko podleczyć. Tak szczerze, to ja nie wiem po co. Przecież my nawet amunicji nie potrzebujemy, tylko leczenie jakiegoś i matsy. Ale w sumie leczenie się przyda, także jest dobrze. Mamy samochód swoją drogą. Zakrzak, czekam na ciebie. Wchodzimy do strefy i chyba na balon. To będzie chyba najlepsze, ale musimy jeszcze matsy pozbierać. Ile masz matsa? Ja mam 500, 600. Ja mam matsa mało. A złoty, nawet złoty wilk. Patrzcie się, złoty wilk, a my go nie możemy wziąć. Czemu tak zawsze musi być? Ja proponuję ci przyjść do mnie, bo tutaj mogą być goście w razie czego, żebyś mi tutaj mógł pomóc. I
patrz co się stało, w ogóle kamieniem rozwaliłem. I mamy kolejne miecze, mamy rybkę. Okej, okay, jest rybka, biorę rybkę, zjadam rybkę. Mamy splesze jeszcze, biorę splesze i rzucam splesze. 19 osób do końca, dużo czy mało na taką strefę? Oj, chyba dużo. Przejdźmy może jeszcze gdzieś na macy, pozbierajmy trochę tych maców i zaraz się zboksujemy gdzieś. Tak zróbmy, więc ja zbieram macy, Rafa zbiera macy i widzimy się za chwilę. I podmieńmy sobie, może podmieńmy sobie na trochę inny. Weźmy sobie na przykład zielony, bo bardziej będzie pasował do mojego skina. Ale zauważyłeś, jak mało jest czerwonych mieczy? Bardzo mało, serio. Nie zauważyłem, bo bardzo mało grałem ostatnio. Ej, bo czerwony może być po prostu z Dartha Vadera, jeżeli on jest dalej NPC-tem na mapie. To tak może to wyglądać. Ja zabieram to kolejne leczenie. A co ze świetlikami? Czy świetlików można używać? To by było też dobre, ale zostawmy je. Świetliki zostawiasz? No by się przydały, ale nie no, zostawmy, zostawmy. Okej, okay, 15 osób do końca. Jak na razie mieliśmy tylko i wyłącznie jednych przeciwników i w połowie zginęliśmy, można powiedzieć. No, w sumie tak, połowa drużyny zginęła, ale potem się reaktywowała silniejsza. Nie wiem, czy tutaj nie ma gości. Na pewno byli wcześniej, ale musimy... A chociaż nie, tu nie będzie, bo tutaj nie ma strefy. Dobra, ja mam dosyć dużo maców i mamy tutaj kolejne jungle rifty. Weźmy je, no bo to jest przedmiot rzucany, to nie jest broń, wiecie o co chodzi. Tak, no jungle rifty możemy brać, to nawet z tych skrzynek leciały co miecze świetne przecież. Tam mamy gości, którzy ci tak leczą w miejscu i się nie zabudowali, także to są jakieś kozaki, musimy uważać. Mówisz, że spoceńcy? Ej, a co byś powiedział, jakbyśmy wylecieli na górę balonu? Czy to raczej głupie? Ej, na balonie nie da się budować, patrz! Wyjdźmy na balon i tam się nie da budować i będziemy mieczować ich po prostu. Ty, ale faktycznie, ktoś wlecie, jemy ich szink, siu, siu, siu i po nich. Czyli zajmujemy balon, ale ja bym tutaj tak zrobił. Ja ich nie chcę bić, widzowie, ja po prostu chcę ich spłoszyć trochę, więc rzućmy tam jungle rifta, żeby, wiecie, oni się spłoszyli po prostu. Dobrze, Rafa, elegancko, ja już tam lecę na górę balonu, wychodzę i jestem jako pierwszy, nikogo tu chyba nie ma, tak, nie ma nikogo. Ej, to jest dobre, bo to nas, patrzcie, do nas będzie zasłaniać, ale najgorsze jest to, że nie mamy strefy, a ja rzuciłem wszystkie jungle rifty, ale i tak ich nie możemy używać na gości. Zobaczmy, gdzie są kolejni. Tam są kolejni, tam są kolejni i tam są kolejni. Dokładnie tak to wygląda. Uważaj w ogóle z mieczem świetlnym, bo ja ostatnio z mieczem świetlnym, jak tutaj wpadłem, to zginąłem, bo mnie nie wybiło. Oho, no to w takim razie będziemy musieli uważać. Ej, przez chwilę myślałem, że ktoś zrobił graffiti w tym balonie, a to tam po prostu jest taki znak. Byłoby trochę XD. Ej, może nam bańkę rzucę, chociaż może na później zostawię. Ja proponuję na później zostawić, bo wtedy od nas się na pewno odczepią, jak będzie dużo ludzi. W takim razie czekamy, 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 obserwujemy, co się dzieje. 10 osób zostało, czyli poza nami 8. Ej, ale fajnie, bo mamy dwa takie same miecze, widzowie, 8 osób. Ej, dobrze by było, żeby ich było masa tych ludzi, ale no to chyba tak się nie wydarzy. Ja cię myślałem, że polecę gdzieś, ale dymy. Ale dym, no ja tak ostatnio zginąłem. W sumie to wiesz gdzie? Na twoim odcinku. Pewnie on dopiero się pojawi. Goście są pod nami i oni się biją, w sumie do nas się biją. Mówisz, że do nas? Ja tak oglądam, patrzę tutaj. Na pewno ktoś przechodził jeszcze z tej strony, więc mogą wejść na balon. Ej, właśnie się zastanawiałem, czy da się dostać głowę, jak się zasłaniam mieczem i zaryzykowałem, ale nie dostałem. No to dobrze. Mit. Ja dostałem! Stary, no nie, ja snajperki zawsze dostaję. Zakrzak, bo ty stoisz tyłem, trzymasz miecza, stoisz tyłem. Ja nie wiem, gościu, co ty robisz? Ty, mam nadzieję, że w tym krzaku nikogo nie ma w sumie. Chyba nie powinno tam być nikogo. Wiedziałem, że mnie trafią w tym. Czyli zakrzaka już nie mamy. Widzowie, no... Mam taką misję teraz wygrać, trzymajcie kciuki, żeby się udało. No nic, ja siedzę w krzaku, no to ja się będę wychylać, widzowie. Siedzimy i czekamy na rozwinięcie sytuacji. Nie mam dużo maców i to mnie trochę martwi, a jeszcze tu wydałem trochę, ale mamy środek strefy, także dobrze jest. Proszę, tylko nie gugan, błagam, tylko nie gugan. Ja naprawdę wszystko oddam, ale nie guganujcie, dobra? Ja myślę, że to jest pierwszy odcinek, w którym nie zginiemy od gugana, to jest niesamowite. Ej, żeby oni się tak powalili, to by było naprawdę bardzo dobre. Ja tam wbiegam z mieczem. Ty, jest chyba szansa, żeby się powalili, tak szczerze, jak tak słyszę, bo tam jakieś kraki poleciały. Ej, ale fajna strefa, nie ma przechodzonej. Ej, powala! Czyli jeden na jeden na jeden! Dobra, widzowie, ja może na razie jeszcze posiedzę. Rafa tak wleciał w boksa tego chłopa, że przekuł podłogę, nie? No bo ja tak bardzo chciałem go rozwalić. Gorzej, bo wykorzystałem dużo maców. I to był chyba ten błąd. Dasz radę, masz buble, spokojnie. Trzymam prawy przycisk myszy i nie ruszam się totalnie, widzowie. No, to jest ta chwila, w której powinienem wygrać ten mecz. Dobra, idziemy powolutku. Oni niech się biją.
mam pomysł, patrzcie, siadam sobie kulkę. Ej, dobre to jest, co ja zrobiłem, ja sobie oglądam ich, oni się obijają i dobrze by to było podwalić na przykład, no nie? To by było mega potężne. Szkoda, że mieczem nie można rzucać, bo byś teraz tak ich rzucił i by spadł. Ja liczę na to, że oni zlecą, tak szczerze. Dobra, jest tam powalony. Fajnie, gdyby tobie udało się zabrać ten Deepfire. Pytanie, czy jest taka szansa? Nie, ty co jest? Ty. Ja nie mogłem budować przez chwilę. Ej, widzowie, co to było? My przecież...